Do rynku przyszło około 400 przedszkolaków. Nad porządkiem czuwał kruk ze Straży Miejskiej w Polkowicach wraz z funkcjonariuszkami. 11 listopada to jest święto radosne. Nie ma radości bez niepodległości. Bardzo się cieszę, że akurat w taki sposób najmłodsi polkowiczanie świętują ten wyjątkowy dzień, bo to dzień, w którym powinniśmy być razem, w którym powinniśmy tworzyć wspólnotę i cieszyć się właśnie z odzyskanej wolności. Przedszkolaki żywą flagę stworzyły z przygotowanych białych i czerwonych kartek. Udało nam się, dzieci przyszły, dzieci dopisały, dzieci są zadowolone. Robimy wszystko, żeby przygotować się do tego święta, żeby tak jak symbolicznie te dzieci będą tworzyły polską flagę, tak my jesteśmy zjednoczeni, tak powiem, gminnie, regionalnie tutaj wokół tego święta. Inicjatorem happeningu był Wydział Promocji Polkowickiego Magistratu i Gazeta Polkowicka.